Cześć, witamy Was serdecznie z Lulu w kolejnym filmie i dzisiaj opowiem Wam nieco więcej o perfumach, które będę używała na jesień i na zimę. I jestem hiper zadowolona z kolekcji, jaką udało mi się zgromadzić. Przez dłuższy czas analizowałam to, które perfumy faktycznie warto kupić pod kątem nie tylko zapachu, ale też trwałości, projekcji, czyli wiecie, parametrów. Nie ma nic bardziej irytującego dla mnie niż zakup przepięknego zapachu, za który płacicie kupę kasy, a potem okazuje się, że to są jakieś 2 godziny i tego zapachu nie ma. Więc ja tutaj tą kolekcję komponując bardzo zwracam uwagę na to, żeby te perfumy trwały ze mną jak najdłużej i prawie wszystkie zapachy, o których Wam opowiem, to są takie zapachy, które naprawdę mają turbo parametry, ale to też zaraz Wam jeszcze w szczegółach wyjaśnię. Mówi się o tym, że jeżeli zapach znika i Wy go nie czujecie, to on jest do Was dobrze dobrany. No ale powiem Wam szczerze, że ja po to używam perfum, żeby mieć też z nich przyjemność, żeby je czuć, jak się poruszam w ciągu dnia i tak dalej, a nie po to, żeby one mi gdzieś tam znikały i żeby tylko otoczenie z tego miało przyjemność. Zaczynamy. Pierwszy zapach, który kocham już od roku, to są perfumy Paco Rabanne Pure XS. One tak wyglądają, one mają już takiego węża, tylko ja mam 30 i ta 30 po prostu tego węża nie ma, ale możecie je kojarzyć właśnie z takim, taką jeszcze koroną wężową. Przepiękne perfumy, raczej z takich słodszych, ale też spokojnych na jesień i na zimę. I to są perfumy, które mają solony karmel i popcorn, więc karmel z popcornem to jest coś niesamowitego. Ale one pomimo tej słodyczy właśnie mają w sobie taki spokój, takie otulenie. Zapach jest cudowny, jest po prostu piękny. Ja pamiętam, że 2 lata temu na weselu koleżanki miałam okazję u kogoś je powąchać i mi się nie podobały, a potem tak mi się zmienił gust. Jak lubicie słodkie zapachy, takie słodkie, ale nie słodko-owocowe, tylko właśnie troszkę bardziej takie utulające, polecam powąchać. No i słuchajcie, parametry to są chyba jedne z najlepszych, jakie tutaj mam, dlatego pokazuję je jako pierwsze. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że prowadziłam szkolenie i u siebie właśnie w pracy dla mojego zespołu. I słuchajcie, ja lubię, jak oni siadają w kółku, więc tak ich usadziłam w kółku i coś im tłumaczyłam, też siedziałam właśnie na krześle, ruszałam rękami i cały czas czułam te perfumy, a miałam zupełnie inne wtedy zastosowane. I ja sobie tak pomyślałam, że dziewczyna obok mnie ma te perfumy. Zapytałam ją, ona mówi, że nie, ona ma coś tam innego. I potem właśnie jeszcze z tą grupą w ogóle już w innym miejscu byliśmy i ja też cały czas gdzieś tam mi zalatywały tak te perfumy. I mówię, no niemożliwe, że to ktoś je ma, tylko gdzieś ja nie wiem. I w końcu, słuchajcie, zorientowałam się, że ja miałam na sobie marynarkę, którą ja popsikałam tymi perfumami jakieś 3 tygodnie wcześniej i one zabiły perfumy, których ja później użyłam. No może nie do końca zabiły, ale jeszcze wiecie, jak się mocno ruszałam, tutaj gestykulowałam, to ja czułam je cały czas. Parametry są bardzo dobre, uwielbiam je właśnie psikać na szaliki, nie tylko ja nie psikam tylko na skórę, to od razu mówię, tylko właśnie później, wiecie, jak się ubieram, to że jeszcze czuję, na włosach, zresztą na skórze one też bardzo dobrze się utrzymują, więc pod tym względem na pewno nie będziecie zawiedzieni, polecam serdecznie. Drugie perfumy o bardzo dobrych parametrach to jest Chloé i to jest Chloé, ta taka podstawowa woda toaletowa i jeżeli chodzi o sam zapach, ja szukałam czegoś takiego, co będzie zapachem świeżości. Bardzo mi się podobają zapachy takie, jakby ktoś po prostu wyszedł spod prysznica. To jest taki zapach, który kojarzy mi się z wiosną, właśnie z wolnością, ze świeżością. O dziwo tutaj jest litchi, ale właśnie też lilia wodna i chyba ta lilia wodna nadaje takiej świeżości. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zapach jest klasykiem. Bardzo ładny, bardzo przyjemny. Na myślę wiele okazji, ale to już właśnie do powąchania. Natomiast parametry tutaj również są bardzo dobre. I głównie tutaj trwałość. Trudno mi ocenić samej projekcji, wiecie? Ale ja na przykład czuję właśnie, tak jak mówiłam, jak się ruszam, bardzo te perfumy Pure XS i Chloé również, więc wydaje mi się, że ta projekcja tutaj też będzie jak najbardziej okej, że to nie są takie blisko skórne, więc polecam Wam sobie Chloé również sprawdzić pod tym względem. Kolejne perfumy to Valentino. Ja mam Valentino Born in Roma konkretnie. One tak wyglądają i to jest znowu zapach słodki,
ale taki bardziej słodki już moim zdaniem na lato, wiosnę. Ja miałam te Valentino na bardzo wielu weselach, na jakichś różnych imprezach, na jakichś wieczornych wyjściach ze znajomymi. I to też są perfumy, które ja czuję potem na ubraniach, na włosach cały czas. Myślę, że projekcja też jest bardzo dobra, bo po prostu ja nie muszę nawet się za bardzo ruszać, tylko po prostu siedzę i czuję je, co bardzo mi właśnie odpowiada. I to są przepiękne perfumy, słodkie, ale z taką nutą szlachetności. One są kwiatowe, one na przykład mają jaśmin, mają bergamotkę, ale mają na przykład porzeczkę i ta porzeczka jest jeszcze przełamana wanilią. Więc bardzo takie wielowymiarowe, kobiece, o Jezu, one są przepiękne. Ta wanilia jest bardzo taka szlachetna, troszkę nadaje takiej pudrowości, ale jest jeszcze właśnie ta słodka porzeczka i te kwiaty, co... sprawia, że one są słodkie, ale są takie słodko kobiece, nie takie dziewczęce ulepne. Bardzo, bardzo też Wam polecam przetestować, jeśli nie znacie. Kolejne perfumy. To jest, słuchajcie, troszkę dla mnie zagadka. To jest Girl of Now Elisab i ja też niedawno te perfumy nabyłam, ale jak widzicie, trochę już je testowałam do pracy. I to też są perfumy Gourmand, czyli one są z tych słodkich. Ładne, bardzo ładne, chociaż jakbym miała wybierać, to bym wybrała te. Te mają więcej życia, te są bardziej takie spokojne, otulające, właśnie one mi się już tak kojarzą bardziej z płaszczem jesiennym i w ogóle. Ale bardzo przyjemne i one trwałości na pewno im nie mogę odmówić, bo czuję je na skórze, czuję je na ubraniach długo, jak widzicie, trochę ich już używałam do pracy. Ale wydaje mi się, że projekcja jest troszkę bardziej bliskoskórna, bo żeby je poczuć, to ja muszę, wiecie, upewnić się, sprawdzić, są, okej. Więc trwałość, one w ogóle mają opinię takich perfum bardzo trwałych i faktycznie ta trwałość jest. Z projekcją może być troszkę gorzej, ale no nie można powiedzieć, że znikają szybko, to na pewno. Kolejne perfumy, stricte jesienne, u mnie zimowe, to są z zeszłego roku moje La Nuit Trésor Intense. Słuchajcie, muszę się napić. Jestem po chorobie, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. La Nuit Trésor Intense to jest z kolei zapach, który jest hejtowany i on nie będzie dla każdego i wydaje mi się, że dużo zależy od skóry i od tego, jak on z Waszą skórą się łączy i wybrzmiewa, dlatego, że dużo osób mówi, że są syntetyczne, a na mojej skórze ja czuję, że jest to taka przepiękna, konfiturowa róża. Dlatego, że jest właśnie tutaj głównie róża, tak jak widać, ale ona jest podbita czereśnią. Czereśnią albo wiśnią, właściwie to różnie podają i nie wiem, czy to jest błąd tłumaczenia, no ale dobra, załóżmy, że czereśnia, bo najczęściej widziałam czereśnie. Ja nie znam tej serii, więc ja nie wiem, czy te La Nuit Trésor zachowują DNA jakby tych poprzednich, natomiast skusiłam się, bardzo mi się spodobały, one mają właśnie, kurczę, mocno czuć tą różę, ona nadaje sobie takiej pudrowości i trochę słodyczy właśnie jest z tej czereśni. Mi się wydaje, że one po prostu pięknie grają ze mną, z moją skórą, z moimi włosami, bo mi się bardzo podobają i mojemu otoczeniu się bardzo też podobają, więc jak widzę, że większość osób je hejtuje, że to są najsłabsze z La Nuit tej serii, że są syntetyczne, no to wydaje mi się, że właśnie to będzie kwestia indywidualna. Czereśnia jest dosyć trudna do odtworzenia w perfumach, natomiast polecam Wam po prostu testy. Ja mam setkę chyba największą, tak mi się wydaje, to jest jakieś duże opakowanie. Sporo już zużyłam, ale powiem Wam, że to też ja w zeszłym roku na przykład bardzo dużo go używałam i on był wszędzie. Jak się otworzyło naszą szafę, to ja miałam, wiecie, spryskane płaszcze czy kurtki, to on po prostu aż wychodził z tej szafy. Jest tutaj intensywność, jest tutaj projekcja, mojemu mężowi się bardzo podobają. Są takie bardzo specyficzne, w sensie jak na mój gust i na to, co Wam tutaj pokazuję, ale bardzo właśnie przyjemne i współgrają też z taką już chłodniejszą aurą. Dobra, dalej, słuchajcie, pokażę Wam też coś, co sobie dopiero co kupiłam i tak naprawdę chcę Wam o tym pokazać, bo mało osób chyba o tym wie i mało osób o tym mówi, a mianowicie... Są to przesłodkie perfumy Aqualina Pink Sugar i to są perfumy, które mają właśnie opinie mega trwałych. Ja je dopiero co zamówiłam na Notino, przedwczoraj je odebrałam i zaczęłam testy, więc chcę Wam tutaj napomknąć, żebyście wiedziały, że warto je przetestować. Natomiast dużo Wam jeszcze nie powiem. Fajne opakowania, bo to są takie tuby i tu w środku macie perfumy.
Ja już mam te wyjęte. Jak widzicie po opakowaniach, totalny gourmand. Ja się spodziewałam, że będą ulepne, raczej takie dziewczęce, ale mimo to je kupiłam, bo pomimo, że bardziej wolę już taką dojrzałą słodycz, to stwierdziłam, że dobra, najwyżej potraktuję jako mgiełki do ciała. Tak naprawdę tutaj setka kosztuje około 50 zł, więc tutaj są to naprawdę bardzo nisko kosztowo, mało budżetowe perfumy. A mają opinię doskonałych parametrów, więc stwierdziłam, że muszę spróbować. Słuchajcie, Pink Sugar to jest, ludzie mówią, że pachnie palonym cukrem, natomiast przepięknie pachnie dla mnie. To jest właśnie słodki, ale z jakimś takim pazurem. Ja nie wiem, czy to jest palony cukier, jakiś taki pazur tutaj jest. Może karmel taki troszkę ostrzejszy, nie wiem. Ale też bym powiedziała, że to jest bardziej słodycz dla kobiety niż dla dziewczynki, mimo wszystko. To nie jest taki ulepek owocowy zdecydowanie. Dzisiaj go testuję właśnie w pracy i powiem Wam, że po tylu godzinach, no on już jest słabiutki, ale jeszcze go trochę czuję. Także tutaj jeszcze zobaczymy. Natomiast są cztery z serii i ja wybrałam akurat jako drugi Creamy Sunshine. Ja go wzięłam, dziewczyny, dlatego że przeczytałam na Fragmentice, że on pachnie jak olejek do opalania. A ja po prostu choruję na Estée Lauder Goddess chyba, który pachnie totalnie jak olejek do opalania, więc stwierdziłam, że ten wezmę. I powiem Wam, że pachnie bosko. On pachnie, nie wiem czy dokładnie jak olejek do... Chociaż tak, pachnie jak taki olejek kokosowy, ale w ogóle pachnie jak taki krem pielęgnacyjny, odrobinka, taka odrobinka cytrusów. Ja nie lubię cytrusowych perfum, ale tutaj to jest tak po prostu przyjemne, że nic tylko się rozpłynąć po prostu w tym zapachu. Więc mam jeszcze te, których jeszcze nie zdążyłam przetestować. Bardzo Wam polecam, ja kupiłam oba w ciemno. Chyba kupię dwa pozostałe, bo ich są cztery. I to, jeżeli lubicie gourmand, to myślę, że będziecie zadowolone. To, jak lubicie szukać takich zapachów, właśnie olejek do opalania tego typu, jakieś kremowe, to będziecie też zadowolone. Chociaż powiem Wam, że wczoraj była u mnie ciocia, która ma zupełnie inny gust perfumowy, nie lubi perfum gourmand, a oba jej się bardzo podobały, więc wiecie, na pewno warte uwagi. Kolejne, to też będą nisko budżetowe perfumy, które jak na to, że kosztują złotych 30 w TK Maxie, to naprawdę są godne uwagi. To są perfumy Anima Aromatics Bright Soul. Wersja Bright Soul. Ja je kupiłam totalnie w ciemno, po opisie tylko i wyłącznie. Zobaczcie, opakowanie jest piękne. To jest jakieś mniejsze, to jest 40 ml i ja właśnie za jakieś nawet chyba niecałe 30 zł je kupiłam, nie mając dużych nadziei i okazały się świetne. Słuchajcie, ja się tak psikam bez jakiejś większej refleksji nimi, a pewnego dnia koleżanka mówi w pracy, kto tak ładnie pachnie? Czy to jest szarlotka? Ktoś ma zapach szarlotki? I to są właśnie te perfumy. Jest coś w tym, że one pachną szarlotką, ale to też nie są znowu takie perfumy, bo ja bardzo nie lubię zapachów takich stricte jedzeniowych. Jakieś Farmona, Tutti Frutti, takie rzeczy to nie. Lubię słodkie, ale lubię jednak właśnie taką perfumeryjną słodkość. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. W sensie, można faktycznie tu wyczuć szarlotkę, ale to jest dużo bardziej szlachetne i wzbogacone czymś jeszcze. Czuć, że to są perfumy, a nie, że żeście się wysmarowały ciastem. To tutaj na pewno jest lawenda na przykład i one są właśnie takie spokojne raczej, bardzo przyjemne i parametry naprawdę są fajne. Tutaj, jak możecie już zauważyć, ta projekcja jest. Trwałość jest naprawdę niezła, myślę, że do kilku godzin, więc jak za te kilkanaście złotych, jakbym jeszcze trafiła inne wersje w TK Maxie, to chętnie przygarnę. I ostatni gagatek, który się pojawił w mojej kolekcji perfumowej, to jest, słuchajcie, Karl Lagerfeld Rhum Divine, Divine Amour. Tak one wyglądają i to są jedyne perfumy, to znaczy, no nie jedyne, ale jedne z nielicznych, które mam spontanicznie zakupione, bo wszystkie te pozostałe, nie licząc tych, to ja bardzo rzetelnie sprawdzałam, zanim kupiłam, jakie są opinie, czy one się utrzymują, czy mają projekcje i tak dalej. A ty po prostu, wiecie, weszłam do Hebe, była promocja, zobaczyłam, ładne, kupiłam to wszystko. I niestety jest to totalna porażka. Zapach jest piękny. Zapach jest z tych zdecydowanie kwiatowych, ale takich słodkich kwiatów. Coś jak fiołek, coś takiego. Natomiast parametry są tragiczne.
A jak widzicie, wypsikałam już pół, dlatego że ja przelewam je do takiego małego atomizera i dopsikuję w ciągu dnia, ponieważ w przeciwnym razie to jest jakieś pół godziny, godzina max. Lulu! Lulu się zabrało na dyskusję akurat teraz, jak nagrywam. To jest godzina max i po prostu te perfumy nie są wyczuwalne nigdzie, na ubraniach, na skórze. Będę jeszcze testowała, wiecie, na jesieni, zimę, bo czasami jest tak, że wtedy te perfumy może nie tyle nabierają trwałości, tylko no wiadomo, że jak się pocimy w lecie, zawsze krócej one trwają, ale ja używałam je już w różne dni, też chłodniejsze, po prostu parametry są naprawdę słabe. I to wszystko, co mam w tym momencie, nie jest to jeszcze wszystko, co chciałabym mieć, ale tak jak mówię, no wreszcie w większości, o nie licząc tych jednych, tego Carla, to naprawdę wszystko tutaj mi doskonale odpowiada nutami i tymi właśnie parametrami. Mam nadzieję, że film dla Was był ciekawy. Dawajcie znać, co używacie, co lubicie, co polecacie. Powiem Wam, że mi się tak zmienił gust, że mi bardzo dużo rzeczy teraz pasuje i ta rozpiętość jest dużo większa niż kiedyś, odkąd właśnie testuję perfumy. Wiadomo, że niektóre mi bardziej, niektóre mniej odpowiadają, ale mam dużo większą taką tolerancję, więc chętnie potestuję coś nowego, jak polecicie. No i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.